Krótka kurtka, czy może długi płaszcz? Jak dobrać okrycie wierzchnie do sukienki albo spódnicy? Jeżeli ten temat kiedykolwiek przysporzył Ci trudności, zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Dziś nie będzie o tym, jak dobrać kurtkę czy płaszcz do swojego typu sylwetki, do wzrostu, do typu urody, ani nawet do stylu. Dzisiaj zajmiemy się takim małym wycinkiem tego tematu, czyli jak dobrać długość okrycia wierzchniego do tego, co nosimy na dole, czyli w naszym przypadku dzisiejszym sukienki albo spódnicy. Natomiast zanim przejdziemy do konkretów, to chciałabym serdecznie zaprosić Cię na webinar. Jest to bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się na żywo 2 grudnia 2023 roku. Jest to sobota i temat, jaki będzie, to zimowe stylizacje dla 12 typów urody. Więc jeżeli chciałabyś wprowadzić więcej koloru do Twojej szafy na zimę, to koniecznie zapisz się i najlepiej bądź ze mną na żywo, a jeżeli nie możesz, to będziesz miała też dostępne nagrania. Zapisać można się na stronie webinar.kodstylu.pl. Link do niego oczywiście masz na dole. Przerwa na reklamę była, więc teraz przechodzimy do konkretów, czyli sukienka / spódnica. Będę mówiła naprzemiennie, bo tak naprawdę zawsze mi chodzi o to po prostu, co tam gdzieś nam powiewa na dole. Pierwszy model, który chciałabym omówić, to dół ołówkowy, czyli mamy sukienkę albo spódnicę z dołem ołówkowym. Dlaczego? Ponieważ ona nadal bardzo często jest wybierana przez kobiety, ponieważ bardzo pięknie prezentuje dół kobiecej sylwetki. Jest taką bardzo apetyczną spódnicą, no i zazwyczaj widujemy ją w takich stylizacjach, no mogłabym powiedzieć dwukierunkowych. Jedna to jest ta, kiedy ubieramy ją albo bardzo elegancko, czyli gdzieś na jakieś wieczorne wyjścia, albo tak smart casual, czyli taka sportowa elegancja, gdy wybieramy ją na przykład do biura. Ale też zdarza się czasem tak, że ta spódnica ołówkowa jest wybierana w wersji takiej sportowej, nawet z bluzą. Wtedy też sama spódnica ma inny materiał, jest taka bardziej elastyczna, bardziej jest dzianinowa, czyli wybieramy ją z bluzą i na przykład z trampkami. No może zimą to niekoniecznie z trampkami, ale ogólnie tak je nosimy. No i spódnica ołówkowa sprawia dość dużo trudności, jeżeli chodzi o dobór nie tylko okrycia wierzchniego, ale też butów. Natomiast o butach było ostatnio. Jeżeli nie oglądałaś tego nagrania, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka, czyli do nagrania o tym, jak dobierać buty do sukienek i spódnic jesienią i zimą. Więc buty już były załatwione, no i teraz mamy tę spódnicę ołówkową. No i zazwyczaj ona właśnie jest, no, wydaje mi się, że z 90%, nigdy tego nie liczyłam, ale wydaje mi się, że w takiej ilości procentów jest zazwyczaj wybierana w takich właśnie tych stylizacjach biurowych, czyli półeleganckich, tak to nazwijmy. No i wtedy bezpiecznie będzie wybrać do niej płaszcz. I tutaj wjeżdża kilka przykładów. No i gdy mamy, obojętnie czy będzie to spódnica ołówkowa, taka jak widzimy tutaj na zdjęciu po lewej stronie, czyli przedłużona, czy ona będzie taka w kolano, najlepiej będzie wyglądała wtedy, kiedy będzie ją przykrywał płaszcz. Czyli płaszcz będzie dłuższy niż spódnica. Wtedy będzie najbardziej klasycznie, najbardziej elegancko i najmniej skracająco i poszerzająco dla sylwetki. A raczej większość z nas nie chce się skracać ani poszerzać, czyli pogrubiać, mówiąc po prostu tak zupełnie potocznie, więc raczej polecam, żeby to była właśnie długość zakrywająca. Natomiast nie jest to oczywiście jedyna opcja, no bo widzimy, że mamy tutaj na przykład taki krótki płaszczyk na drugim zdjęciu narzucony na tą spódnicę ołówkową. No i nie miałabym trudności z tą stylizacją, która notabene jest bardzo piękna, nie miałabym trudności z tą stylizacją, gdyby nie to, że ten płaszczyk jest zarzucony na ramiona. Natomiast kiedy my zapniemy go, to znaczy włożymy tam ręce i zapniemy, co zresztą widać na drugim zdjęciu, znaczy na trzecim zdjęciu, tym całkiem po prawej, gdy zapniemy ten płaszcz, on niestety zrobi taką nieładną linię poziomą, stylizacyjną, poniżej naszego zazwyczaj kroku. I wtedy może być taki efekt, że niestety dół sylwetki będzie, nogi po prostu będą skrócone, no bo na dole będziemy mieć jakieś kozaki albo bodki, czyli już obciążony dół, będzie wystawał kawałek tej spódnicy ołówkowej, no i później będzie efekt takiego, no tej przedłużonej, tak, krótkiego płaszcza albo dłuższej kurtki. Więc jeżeli chodzi o te stylizacje takie najbardziej klasyczne, to
to bardzo będę polecała te, które będą właśnie z płaszczem. Natomiast jeżeli masz ochotę na stylizację taką bardziej sportową, to nie widzę absolutnie żadnej tutaj przeciwwskazań, żeby założyć spódnicę ołówkową z jakimiś ciężkimi bodkami, kozakami, takimi nowoczesnymi na jakiejś grubej podeszwie i zestawienie tego z krótką kurtką puchową, ale ona naprawdę powinna być dość krótka, to znaczy nie powinna zasłaniać Twojego kroku. Spódnica ołówkowa załatwiona, lecimy dalej, przechodzimy sobie do spódnicy midi, czyli takiej spódnicy rozkloszowanej, może być plisowana, nie musi być. I tutaj kilka przykładów. Mamy spódnicę midi z płaszczem długim. I teraz oczywiście klasyka będzie mówiła, że płaszcz przykrywa naszą sukienkę albo spódnicę, ale myślę, że nie musimy być tutaj takie bardzo restrykcyjne. Możemy spokojnie jakieś, nie wiem, 10-15 cm dać jej wystawać, szczególnie wtedy, jeżeli mamy założone kozaki pod spód. To znaczy, że kozaki wchodzą nam pod sukienkę i nie widać naszej nogi. To będzie wtedy najmniej skracające dla dołu sylwetki, najmniej skracające dla nóg. No ale oczywiście nie tylko długie płaszcze chcemy nosić, czasem chcemy mieć trochę inny styl, może troszkę mniej elegancki, może trochę bardziej swobodny. I tutaj możesz zobaczyć następne przykłady. Mamy spódnicę ołówkową z różnego rodzaju futerkami, kożuszkami, czyli z takimi krótszymi okryciami wierzchnimi, zresztą bardzo teraz modnymi, więc możliwe, że będziesz chciała zdecydować się na to rozwiązanie. No i wtedy, gdy mamy już więcej, widzimy tej spódnicy czy sukienki, mamy dłuższą powierzchnię nóg, no to wtedy możemy oczywiście albo założyć znowu kozaki pod spód, ale też tutaj będą bardzo fajnie i ciekawie wyglądały bodki, ze względu na to, że proporcje będą już zachowane. Także też jest taka opcja, żeby właśnie założyć krótką kurtkę. Jesienią wybieramy te ramoneski i kurtki jeansowe, a zimą możemy właśnie jakieś krótkie kożuszki. No ale kożuszki też nie dla wszystkich, bo niektóre osoby chciałyby trochę bardziej właśnie takiej sportowości dorzucić i dorzucić kurtkę puchową. Kurtka puchowa ze spódnicą midi różnego rodzaju. Może być to właśnie tak całkiem na sportowo, czyli mamy po lewej widzimy takie najbardziej powiedzmy idące w stronę sportu buty i bardzo króciutka kurtka, taka naprawdę, naprawdę gdzieś do linii bioder. Myślę, że tutaj na pewno przyda się body do tego, żeby gdzieś tam ogrzać okolice intymne, nerki, bo to jednak jest bardzo ważne, nie tylko ważne jest jak wyglądamy. I jeżeli chodzi o zestawienia, to tutaj widzimy, że może być z bluzą, spódnica, z golfem, z półgolfem, no i właśnie mamy takie propozycje. Więc pamiętamy, że krótsze opcje też mogą być. Czym krótsza, czym bardziej prezentujemy nogi, tym będą one dłuższe wizualnie. Spódnicę midi mamy za sobą, przechodzimy do następnych propozycji, czyli spódnic mini. No i mini tutaj najprościej będzie zachować zasadę, że płaszcz czy kurtka jest na tyle długa, że przykrywa naszą spódnicę. Tutaj nic prostszego, tak naprawdę wystarczy założyć takie, które będzie przed kolano płaszcz i już będzie ta rzecz spełniona. I tutaj obojętnie jakie buty wybierzemy, będzie długa prezencja nóg, bo mamy krótką spódnicę, więc będzie to wyglądało bardzo dobrze. No ale oczywiście znowu nie musimy mieć ochoty na coś, co zakrywa naszą pupę, możemy mieć ochotę na coś krótszego. I tutaj znowu przyjdą z pomocą tegoroczne kożuszki, czyli coś, co będzie krótkie i będzie bardzo ładnie wyglądało właśnie zestawione ze spódnicą mini. Obojętnie, czy to będzie jak na zdjęciu po lewej z kozakami, czy może to będą bodki, że jeszcze można zobaczyć, wystają nawet skarpety, czyli też takie zabiegi skracają nogi, ale tutaj znowu będę odsyłała do wideo o butach poprzedniego wideo, ale też możemy zastosować coś takiego trochę pomiędzy, czyli kurtkę, która nie jest taka, no powiedzmy średnia, ona nie jest ani bardzo krótka, ani bardzo długa, gdzieś tam spotyka się z tą mini, jest bardzo oversize'owa, do tego mamy ciężkie buty, uważam, sukienka z golfem, uważam, że przepiękna, przepiękna stylóweczka. Także cóż, mam nadzieję, że taki odcinek Ci się też przyda. Daj znać w komentarzu, czy Ci się podoba, może masz jakieś kolejne dla mnie zagadnienia, które chciałabyś, żebym omówiła, a ja jeszcze raz przypominam o webinarze, który już będzie 2 grudnia w sobotę. Widzimy się na żywo. Stylizacje zimowe dla 12 typów urody. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do powiadomień, żebyś wiedziała, kiedy będzie najnowsze wideo na moim kanale. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Pa, pa!